Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku z serii Minecraft. Jak widzicie, witam Was całkiem inaczej niż ostatnio, a to dlatego, że jest pewien problem. Mam dla Was smutną wiadomość, ponieważ usunął mi się save z Minecrafta. Zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. A tymczasem zaczynamy. O właśnie, próbowałem cokolwiek robić, lecz nic to nie dało. Okej, świat nazwiemy sobie jakoś ble, na razie nie mam jakoś weny do nazywania. A teraz dlaczego tak się stało? Save usunął się dlatego, że miałem problemy z miałem problemy z komputerem. Mianowicie na uczelnię potrzebowałem pewnego programu, przez który zepsuł mi się, jak się to nazywa, chwileczkę, bo tutaj myślę o tym, a tutaj wam mówię. Zepsuł mi się system i musiałem przeinstalować, a jeżeli musiałem przeinstalować, musiałem usunąć wszystkie partycje i utworzyć je od nowa, bo było coś tam, jakieś błędne formatowanie, coś takiego. O, takie szczegóły, że tak powiem. No i właśnie przez takie szczegóły musiałem sformatować dysk, usunął mi się save. Usunęła mi się paczka, usunął mi się odcinek, który miałem nagrany do przodu. I właśnie, no nie wiem dlaczego nie mam tutaj skina. Ups. I właśnie tak się stało. Nie mam żadnych itemków? Wydaje mi się, że gdy zaczynałem, zawsze były jakieś itemki. No dobra, mniejsza o to. I właśnie musimy zacząć od nowa, a nie chcę kończyć tej serii tak po prostu, prawda? Aha, to jest, że sobie myślę, co się dzieje. Nie chcę jej kończyć tak po prostu na czwartym odcinku i już. Wydaje mi się, że może być ciekawa, dlatego zaczynamy to od nowa. A mam jeszcze dla Was dobrą wiadomość. Lada chwila powinno wyjść aktualizacja mojego modpaka na wersję 1.4.2. Oh yeah, tak jest. Na 1.4.2 i będzie na dodatek trochę więcej tych modów. Więc już zaciskam ręce i czekam właśnie na aktualizację. Ok, to już zostawimy, niech tam sobie wisi to drzewo. O, troszkę mi to laguje, muszę zmniejszyć sobie, znaczy się zwiększyć sobie interfejs. Nie large, tylko może auto. Ok. No już jest trochę inaczej, ponieważ... Ok. Tak. A i jeszcze mam jedną dla Was nowość. Mianowicie jestem posiadaczem nowiutkiego Windowsa. Oh yeah, tak właśnie. Mam już Windows 8. Zakupiłem sobie, a mianowicie sobie upgrade'owałem do wersji. I właśnie jest już moją własnością. Tak, tutaj na tym używamy sobie R i damy sobie to tutaj, a to niszczymy. Ok, troszkę mi to laguje. Nie wiem dlaczego. Czyżbym miał gorszą optymalizację niż na Windows 7? Nie wiem. Nie mam pojęcia.
Dzisiaj jest wtorek. Film rzucę chyba jutro. Nie wiem, czy dzisiaj będę miał czas. Go jeszcze muszę... Nawet nie mam jeszcze zainstalowanego programu do renderowania. Muszę go sobie pobrać. Tak. Ej, no chyba wystarczy mi tego drewna. Fajny odgłos. Okej, nie będę się z nimi bawił. Jest nawet ul dżunglowy, fajnie. Musimy nakopać sobie kamienia, żeby mieć chociaż kamienne narzędzia. I musimy stąd spieprzać jakoś, bo nie mam ochoty mieszkać w dżungli. Chociaż te wyspy wyglądają bardzo ciekawie, powiem wam. Słyszałem, że ostatnio są jakieś problemy z YouTube'em. Przepraszam was. No, zobaczymy, jak ja coś wstawię, jak to będzie. Okej. W tym piątym odcinku mogę wam właśnie opowiedzieć, co tam było mniej więcej. A było tam naprawdę fajna... Był to fajny odcinek, moim zdaniem przynajmniej. Ponieważ była to wyprawa do Twilight, znaleźliśmy tam kopiec, poginęliśmy tam parę razy, nakopaliśmy trochę tych surowców. Fajnie, naprawdę. Oj, przepraszam, ziewam. Fajnie mi się wtedy grało, no ale kurczę, niestety. I to właśnie szkoda, że bo na przykład jak się system zepsuje, można coś tam go uruchomić, jakoś awaryjnie, coś tam sobie skopiować nawet. A ja wtedy nie mogłem zrobić nic, po prostu blue screen i nie mogłem go nawet włączyć od nowa. Nie wiem dlaczego, co się stało. Okej, może pójdziemy tam w górę. Teraz będzie trochę lagować, bo wiecie, że świat się renderuje. Okej. W sumie możemy iść. Okej. O, no nie laguj, proszę cię. No nie mogę tak. Coś muszę tu jeszcze zmienić. A nie mam pojęcia co, wiecie? O, może po prostu dam off. Czy tu nie zabieramy więcej FPS-ów? Wow, ma tylko 12. Jak się patrzy tak do góry, to już jest inaczej, prawda? Tylko jeżeli tak się popatrzy, to jest kiepsko. Musimy coś jeszcze zmienić. Myślę, że ten... Faster, slower... Fastest. No wiem, czy to jest fastest. Moim zdaniem jest gorzej. I teraz jest troszkę lepiej. Chociaż byłby tak samo. Okej. Dobra, no damy tak. Nic na to nie poradzę, przepraszam was. Przynajmniej na razie, gdy to wszystko mi się renderuje. No mam tego laptopa i no i tak jakoś kurczę. Niby nie jest najgorszy, ponieważ mam tutaj i 7. Procesor myślę, że w zupełności daje radę. Gorzej jest z dyskiem. Dysk to jest naprawdę okropny. Będę zastanawiał się nad kupnem dysku właśnie. Tak, może możecie mi coś polecić, jakiś dysk. Nie mam pojęcia zbytnio. Chodzi mi właśnie o jakiś szybki. To będzie musiało być ten chyba... jak się nazywa? Jak on się nazywa? No... zapomniałem, skleroza nie boli.
Kurczę, no wiedziałem, przecież one są podłączane tak normalnie. Wow, ten gość. No nie pamiętam. Na pewno mi przypomnicie, jak one się nazywają. I właśnie planuję kupić. Tyle, że trochę taki większy, bo wiecie, tutaj widziałem jakieś po 128 giga, czy tam po 256 już jest w miarę. Ten za 256 giga to już jest tak nawet całkiem okej. Chociaż wolałbym jak największy, prawda? Ale nie wiem, nie zawsze jest stać. A nie mam na razie jeszcze zbytnio przychodów, chociaż rozglądam się za jakąś pracą. Ups, ała. Rozglądam się za jakąś pracą, żebym mógł sobie dorobić na cokolwiek, na tych studiach moich. Straszne mam teraz zapierdziel, powiem wam, no masakra. Chociaż teraz od listopada już powinno się trochę zluźnić. Miałem tam trochę egzaminów jeszcze teraz. Znaczy, nie trochę. Dokładnie to jeden. No i teraz się powinno trochę rozluźnić, więc powinienem stawiać filmy trochę częściej. Dobra, tam jest zima, to może pójdziemy. I co wam tu jeszcze powiedzieć? Filmy trochę częściej będę starał się nagrywać jak najwięcej do przodu, wiecie? Żebym miał taki materiał, żebym mógł sobie wstawić w razie, gdybym nie mógł nagrywać. Wiem, że to nie jest całkiem okej, bo jeżeli na przykład pytam się was o coś, wy mi to powiecie, ale dopiero po iluś tam odcinkach się mogę to wykorzystać, prawda? Dlatego nie jestem przekonany do takiego nagrywania, chociaż pewnie będzie trzeba. Wow, tam jest jakiś dungeon. Miło. Zobaczymy, co to jest. Better Snow włączyłem. Moim zdaniem fajnie to wygląda. Ups, co to jest? No jak widzicie, teksturki już się popsuły. Nie złośćcie się na mnie, w tym odcinku tylko tak będzie. W następnym odcinku postaram się już wszystko naprawić. What the fuck? Coś tu się chyba im popsuło. Oh my god, co to jest? To jest jakaś lawa. Coś jest? Halo, ktoś tu jest? Słyszę zombiaki. Nic, muszę zrobić nowy kill-off. Jestem. Wow! Coś tu jest. I to nie wiem dokładnie gdzie, wiecie. No, kurde, gdzie to musi... Wow, coś jest. Okej. Coś jest. Żebyśmy zaraz nie poginęli tutaj, motherfucka. Może dam sobie tutaj waypointa. Co chyba jest waypoint? Dobra. Mniejsza z tym, chociaż ten kolor. Niebezpieczne jest chodzenie tak do góry. To gdzieś był zombie, ale gdzieś mi się zgubił.
Dawaj mózga. Wow. Aleś mi dał, czadu. Oj, biegniemy tam szybko. Dobre jest to, że te itemy mi stąd nie znikają. No. Dawaj. 500 metrów, trochę sporo. Jeszcze zatek przez dżunglę. To jest takie okropne. Okej. Okay. Ała. Tędy. Tędy, tędy. Tędyk. Tak. Tędyk. W sumie pewnie będę musiał coś zmienić w jakości nagrywania, co jeszcze pewnie nie zmieniłem. I myślę, że powinno się to na następny raz naprawić i będziemy mogli sobie jakoś trochę tam pozwiększać detale. Mamy wulkan. Okej. Okay. O, no idź szybciej, kurczę. Jeszcze 100 metrów. Masakra, jak to daleko, ja zeszedłem. O, dobrze, że woda. Gdyby to był jakiś inne podłoże, to byłoby niezbyt ciekawie. Powinienem szukać domu, a ja tutaj rozglądam się za takim czymś, prawda? No niestety. Przygoda czeka. Kurde, ten zasraniec w tej diamentowej zbroi. No, wyłaź stamtąd, łysy ciulu. Nie chcę, żeby mnie załatwił zaraz. No nie, no boję się tam wyjść. Idź mi stąd. Kuwańcu ty. Jest mózg. O ja. Jak tam biją? Co tam jest? Nie mam pochodni. To jest najgorsze. Próba. Zleci coś czy nic? No, giń. Chcę zobaczyć, co tam jest, wiecie? To po prostu był ten jeden kolo. Aleś mi teraz laguje. Masakra. Masakra, co mi tu laguje. Wiecie, ja tutaj może sobie zmniejszę jeszcze te... Teraz mogę, prawda? Bo jestem tutaj, to nie przeszkadza. No, uciekajcie mi stąd, kurde. Wow, ile ich tu jest. Ja to czuję na własnej skórze. Co to jest w ogóle za dungeon? Pierwszy raz taki widzę, no ma naprawdę. To jakieś więzienie, tak? No, tak na to wygląda. Wow, giń, giń. Jest, zabity. Wow, diamentowe. Kurczę, nie wyłączyłem jeszcze, żeby mi pokazywało kursor. Jest żelazo.
4 żelaza, skrzynkę wezmę też. Chwileczkę, muszę zobaczyć, którą mam godzinę, wiecie. Oj, za chwilkę będę musiał kończyć, bo muszę lecieć na uczelnię. Tak sobie pomyślałem, że nagram zanim wyjdę. Wiecie co? To na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym odcinku, to taki wprowadzający do nowego świata. Widzimy się w następnym odcinku i idziemy tam na dół. Tak więc do zobaczenia, ludziska. Dziękuję za pooglądanie. No i zapraszam na kolejne odcinki. Pa, pa. Cześć.